Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wilno Łączy. Zamknięci w domach z powodu pandemii, nagle poczuliśmy pociąg do wycieczek, wędrówek pieszych, zwiedzania najbliższych okolic. Odkrywamy własne podwórko, korzystając z wycieczek online czy tras internetowych. Po co przewodnik, skoro mamy smartfona? A może właśnie dla przewodników jest to szansa na nowe formy działalności? Co się dzieje z turystyką w czasie pandemii? Porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Mirosława Naganowicz, rdzenna mieszkanka i znawczyni historycznej dzielnicy Wilna, Kolonii Wileńskiej. Nauczycielka języka polskiego i przewodniczka wycieczek po Wilnie. Aktorka Polskiego Studia Teatralnego zgłębia teatralną historię swojego miasta. Podczas pandemii zabiera na piesze wędrówki znajomych, przed którymi odkrywa tajniki Wilna i okolic. Joanna Mikulska, kierownik Centrum Informacji Turystycznej, członkini Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, uczestniczka programów wolontariatu. Jej zdaniem Wilno ma swoje perełki, o których mieszkańcy miasta czasami zapominają. Pandemia stała się okazją do lepszego poznania rodzinnego miasta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jeżeli można doszukiwać się jakichś plusów w pandemii i koronawirusa, to jest to niewątpliwie wzrost aktywności fizycznej wielu ludzi. Nie możemy lecieć do innych krajów, za granicę, więc aktywnie zwiedzamy własne podwórko. Czy Wy w okresie tej kwarantanny coś nowego dla siebie odkryliście, Pani Mirosławo? Na pewno tak. Dużo spaceruję. Mieszkam w pięknym miejscu, które po prostu zaprasza do takich codziennych zwiedzań, spacerów. I jest to Kolonia Wileńska. Obok jest Belmont i szczerze mówiąc, codziennie wychodzę na spacer i spotykam tłumy ludzi. Pani Joanno, a Pani, zdawałoby się, z racji zawodu zna Wilno chyba jak własną kieszeń, czy coś nowego udało się odkryć, zobaczyć w tym ostatnim okresie? Tak, odkryliśmy, że możemy być także turystami we własnym mieście i odkrywać go na nowo. Zostały bardzo popularne trasy turystyczne i też te trasy dookoła Wilna. Na przykład jedna z tych popularnych tras to jest 100 km dookoła miasta naszego, która jest odkrywana na nowo w różnych porach roku. Pani Mirosławo, Pani, jak rozumiem, pracuje wiele z turystami z Polski. Czy ich da się zainteresować? Czy próbowała Pani taką jakąś właśnie alternatywną ofertą? Może jakieś wycieczki wirtualne, może jakieś propozycje online? Przyznam się, że wcześniej bardzo lubiłam organizować wycieczki nietradycyjne. I to były albo na jakieś specjalne zamówienie, albo jakieś tam rodzinne strony, albo po prostu ktoś chciał coś nietradycyjnego. Wyjeżdżaliśmy po Litwie. Zorganizowałam też taką wycieczkę teatralne Wilno, myślę, że taką nietradycyjną. I kiedy do studia teatralnego, do którego uczęszczam, przyjeżdżali goście, to zawsze wybieraliśmy się też na takie teatralne wycieczki. A jak to jest z punktu widzenia turystów zagranicznych, Pani Joanno? Czy oni interesują się już możliwością właśnie przyjazdu na Litwę? No co prawda nadal wszyscy nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czy będzie możliwość, jakie będą realia? Czy w tym okresie Wilno próbuje jednak jakoś do tych turystów docierać i jednak przypominać, że jest takie miasto i nie warto o nim zapominać? Oczywiście, nie możemy dać o sobie zapomnieć i jednym z celów Go Vilnius to jest także zwiększenie wiedzy o Wilnie za granicą, między innymi mieszkańcami innych krajów, więc my staramy się także komunikacją zwiększać to zaciekawienie i zwiększyć chęć zwiedzenia Wilna wtedy, kiedy to już będzie możliwe.
A jeśli chodzi o mieszkańców miasta, którzy szukają dla siebie właśnie rozrywki na weekend, a może na coraz dłuższe i jaśniejsze wieczory, czy mogą znaleźć informacje i jakieś propozycje, co można w tym okresie robić w Wilnie, właśnie żeby było bezpiecznie, ale też ciekawie? Oczywiście, informacje można znaleźć na naszych stronach internetowych. Na dany moment wydarzenia są przeważnie w wersji online, ale można też znaleźć spis na przykład wystaw. Niedawno muzea mogły znowu zacząć swoją pracę i to jest naprawdę taką rozrywką, którą niektórzy mieszkańcy miasta nawet no, nie myśleli, że mogą się udać do muzeum w swoim mieście. Zazwyczaj muzea zwiedzali gdzieś za granicą. I to już zauważyliśmy, że nawet podczas pierwszego tygodnia muzea się cieszyły popularnością. Oczywiście są zachowywane wszystkie środki ostrożności i są odbywane rezerwacje na konkretny czas zwiedzania muzeum. Jakie sposoby spędzania czasu w Wilnie i okolicach są ostatnio popularne? Zapytaliśmy samych mieszkańców miasta. Podczas pandemii chyba najpopularniejszą rozrywką są spacery. Kto siedzi nad rzekę, ja natomiast wolę spacery po wileńskich ulicach i podwórkach, gdzie można znaleźć niemało sztuki. I tak czasami sobie żartuję, że idę czytać Wilno. Zapytano mnie o wrażenia ze szlaku dookoła Wilna. Długo sprzeciwiałam się pomysłowi zrobienia tej trasy z tego powodu, że nie przepadam za spacerami w terenie urbanistycznym. No i wydawało mi się, że będzie to nudna przygoda. Okazało się wręcz przeciwnie. Krajobrazy były cudowne, nie było wcale nudno, a miejscami bardzo mocno wesoło. Jest fajny pomysł, że trasa jest w granicach miasta, a tak właściwie tego miasta nie widać. Ogólnie polecam piesze wędrówki. Jak ktoś bardzo trafnie powiedział, że w internecie mamy wszystko, jednak w końcu się okazuje, że najlepiej odpoczywamy spacerując po lesie. Chciałam się podzielić jeszcze jednym pomysłem na urozmaicenie sobie kwarantanny, na przykład wzięcie udziału w grze Szturmas. Gra polegała na tym, że się jeździło autem po mieście, mając w ręku wskazany w zerowym zadaniu przedmiot. Pewnego sobotniego wieczoru dostaliśmy o 19:30 listę zadań, było w sumie 25, należało je przede wszystkim rozwiązać, następnie ułożyć trasę, musieliśmy zwiedzić wszystkie te obiekty w ograniczonym czasie, zrobić sobie przy nich zdjęcie i odesłać do pomysłodawców. Co sądzicie o tych sposobach spędzania czasu? Pani Mirosławo, może Pani wypróbowała już któreś z tych pomysłów? Korzystam. Myślę, że jeszcze będę korzystała z kolejnych ofert, ale oczywiście oferty są wspaniałe i w miarę możliwości Wilno jest bardzo atrakcyjne. No może nie można wszystkiego otworzyć naraz, ale myślę, że tak jak Pani Joasia mówiła, że naprawdę jest bardzo dużo możliwości. Czy przygotowujecie się zawodowo na przyjęcie turystów? Czy jest już jakieś zainteresowanie, Pani Mirosławo? Czy piszą, dzwonią do Pani turyści pytając o to, czy będzie można zwiedzić to Wilno latem? Bardzo ostrożnie, bardzo niewiele. Pytają oczywiście, jaka sytuacja. Pytają, jak to będzie latem. To nie jest takie proste do odpowiedzi, więc no, zachęcamy, żeby pilnowali, żeby patrzyli, jak się zmienia sytuacja. Ale no, jeszcze teraz, dzisiaj, jeszcze nie ma wielu propozycji. Wszyscy są bardzo ostrożni. Pani Joanno, mówimy o tym, że branża turystyczna przeżywa trudny okres. Jak to wygląda w liczbach, w statystykach, na przykład w Wilnie, od momentu kwarantanny, ubiegły sezon letni w porównaniu z jeszcze poprzednimi latami? Jak wyglądał? Spadek ogółem biorąc to za rok ubiegły to jest 71%. Turystów oczywiście przyjechało wiele mniej z różnych państw i przeważnie odwiedzali nas nasi sąsiedzi.
Polacy, Łotysze, Rosjanie, Białorusini i także było u nas sporo Niemców, a pozostałych turystów mieliśmy naprawdę o wiele, wiele mniej. Gdybamy teraz jeszcze na razie na temat nadchodzącego sezonu letniego, czy będzie on i jak będzie wyglądał, ale czy Wilno jakoś się do tego przygotowuje, czy ma już jakieś pomysły, na przykład właśnie te paszporty szczepień, czy inne jakieś sposoby weryfikowania przybywających ludzi, czy też zapewnienia im bezpieczeństwa i również mieszkańcom miasta. Słowem, czy będą jakieś ograniczenia, jakieś restrykcje, czy też ulepszenia może, żeby nad tą całą sytuacją zapanować? No oczywiście restrykcje i obostrzenia, no to musimy zwracać uwagę na to, co powie nasza władza i jakie będą prawidła na dany moment. Trudno prognozować, co to będzie latem, ale mamy nadzieję i prognozujemy, że mimo wszystko latem się otworzymy i będzie możliwość przyjazdu do nas, no przynajmniej stawiamy na sąsiedzi i w tym roku. Naszą prognozą jest, że w tym roku liczba turystów będzie wynosiła około 40-50% z roku 2019, więc trzymajmy kciuki. Tak, zupełnie z ludzkiego punktu widzenia. Jakie są nastroje teraz wśród ludzi, którzy pracują właśnie w promocji Wilna, jedno z biur turystycznych w centrum miasta? Czy nie jest trochę smutno, że jednak bardziej puste są w tym roku te ulice Wilna niż w poprzednich latach? Mamy nadzieję, że mimo wszystko czasy się zmienią. I jeżeli rok temu badacze zagraniczni także mówili, że wszystko jest nowa normalność i do niej się musimy przyzwyczaić, to już ostatnie badania, o których słyszeliśmy, mówią, że wszystkim już nadojadła ta nowa normalność, chcemy wrócić do tej starej. Pani Mirosławo, panią też zapytam o nastroje w pandemii. Generalnie okazało się, że rzeczywiście Wilno i okolice mają potencjał, że jednak nawet kiedy jesteśmy zamknięci w swoim mieście czy rejonie, to jednak mamy co robić, ale z drugiej strony chyba chciałoby się robić więcej. Jakie pani teraz nastroje, nadzieje towarzyszą na te kolejne miesiące? Nawet sen przyśniłam, że idę przez miasto i słyszę, że idzie grupka i przez mikrofon przewodnik opowiada. Wszyscy ludzie zbiegają się, patrzą, co się dzieje. A przewodnik mówi, to jest 5 osób, oprowadzam grupę. Miejmy nadzieję, że się spełni ten sen bardzo szybko. Cóż, nasza rozmowa już prawie dobiega końca. I na zakończenie proponuję Wam jeszcze taką krótką grę, która być może jeszcze trochę pozwoli nam zgłębić ten dzisiejszy omawiany temat. Ja rozpocznę zdanie i proszę Was, żebyście je dokończyli jednym lub dwoma słowami. Joanna, gościom Wilna pokazuję zawsze naszą piękną starówkę. Pani Mirosława, kiedy chcę odpocząć, idę do lasu. Pani Joanna, Wilno może być dumne z swojej artystyczności i kreatywności. Pani Mirosława, na kawę chętnie wybieram się z przyjaciółmi do Sakwy. Pani Joanna, radość sprawia mi bycie między ludźmi. Pani Mirosława, zawsze chętnie wracam do znajomych miejsc. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na Wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. I jakie jest Wasze ulubione miejsce w Wilnie? Pani Joanna. Ulica Literacka. Pani Mirosława. Zarzeczy i tak patriotycznie miejsce, gdzie mieszkam. Kolonia Wileńska. Cóż, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i życzę nam wszystkim, żeby już wkrótce Wilno zaczęło tętnić życiem, między innymi dzięki turystom i przewodnikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Mirosława Naganowicz i Joanna Mikulska. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.